No, tu mamy piękny przykład tego, jak nie grasz z przeciwnikiem, tylko grasz przeciwko grze. I działy się takie rzeczy na boisku, że ja po prostu, no, w szoku jestem. W szoku jestem ciężkim. Zobaczcie sobie na to. Mecz się rozpoczyna, wszystko pięknie, elegancko, standardowe akcje. To jest pierwsza bramka moja stracona. Co Hamidzic zrobił? Nie mam zielonego pojęcia. Dlaczego tak się stało? Nie mam zielonego pojęcia. Naciskałem pressing, żeby odebrać piłkę. On po prostu się wywrócił. No. Już nie chcę klnąć, bo to jest po prostu... I wszystkie moje strzały, wszystko dobrze w tempo. I tutaj gdzieś tam z boku poleciało. No przyznam, że tutaj jest parę takich sytuacji, że mogłem inne zagranie zrobić. Mogłem zrobić nie na przykład zwykły strzał, tylko lobem. No to tutaj mogłem wygrać ten mecz, ale no Kan wszystko broni. Zobaczcie, jak dziwnie mu się ręka przewinęła. I tutaj też. Po prostu spadło mu pod nogi i strzelił se. A ja się męczę i męczę i męczę. Kreuję akcję. Ta akcja jest kreowana. I Hamidzic strzela prosto w bramkarza. Z finezji. No prawą nogą, więc to miało prawo tak się skończyć. Tutaj też. Znowu pod jego nogi wszystko się odbija. Ale w końcu jakoś się udało. Elber coś tam strzelił w ostatniej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. O, tutaj mogłem loba zrobić i by przeszło Kanowi pod ręką. Coś takie mam przeczucie. No ale nie zrobiłem. Znowu odbieram piłkę, ładne odebranie. I to nie był faul. No centralnie mnie zaczepił o tylnią nogę i sędzia nie odgwizdał faulu. Powinien być faul i powinien być karny. No to ładna akcja mi wyszła. Pyk, pyk, pyk. Nawet Koller zmęczony dawał radę. No oczywiście na samym końcu. No strzał, który no powinien być golem. Ale zmęczony Koller to jeszcze rozumiem. No. Tutaj odbitka i wszystko idzie pod nogi jemu. No. Mecz był strasznie dziwny. Miałem parę reakcji takich, że był lag. Był lag taki, ja wiem, tak jakby przeskoczyło obraz, tak jakby była utrata pakietów z gry. Więc no, zresztą no, statystyki sami widzicie, no ja cały czas cisnąłem typa, no po prostu... A on zrobił jedną akcję, gdzie Salih Hamidzic się wywrócił, a drugą akcję, gdzie po prostu spadł mu pod nogi i strzelił. No i powiedzcie mi, jak taki zawodnik jak ja, taki gracz jak ja ma nie mieć odczucia, który gra w to na co dzień. Nie, to nie jest gra od święta, to jest gra na co dzień. Oczywiście nie zawsze codziennie streamy robię, ale no, mniej więcej te 5 dni w tygodniu gram, tak? Przynajmniej po te 2-3 godziny. I ja czuję, że po prostu no, jest coś nie tak od samego początku. No, zresztą zobaczcie sobie na statystyki całego tego meczu. No. Miałem przejęć więcej na jego połowie. Miałem więcej przejęć na jego połowie. Chociaż on ogólnie miał więcej przejęć, co jest w ogóle dla mnie no, niesamowite. Brak mi słów. No. Prawie dwa razy więcej podań. Dwa razy więcej celnych podań. I mój bramkarz niczego nie obronił, a jego
wyjął 7 moich strzałów w światło bramki. What the fuck, Konami? Dlaczego jest taka ingerencja skryptu, kiedy jest tak, że masz przegrać, no? Dlaczego jest ingerencja taka skryptu w grę? Dlaczego po prostu nie możemy grać swojej piłki? Tylko po prostu się męczymy nie z przeciwnikiem, tylko z grą. No przecież to, co zrobił przy pierwszej bramce, utracie pierwszej bramki Salihamidzic, to jest tragedia. On po prostu się wywrócił, no. Nic więcej. No przecież to tak nie powinno być. Ja pierdzielę, no w szoku jestem. W szoku jestem. To prawda, no mogłem wygrać ten mecz i tutaj, gdyby mi ten Koller w ostatnią akcję nie spartolił, plus do tego jeszcze dobrze upadło pod Inzagiego, no to by było naprawdę fajnie, no i by było ciekawie, a tak to jest. No jest to, co jest, no sami widzicie, no. Słaby port z komórek na komputery i konsole. No niestety, no. Niestety. Poszło to w złym kierunku. Przyjemnie się gra. Czasami, bo nie zawsze. Bo czasami jest, no, taki mecz jak ten, ale zazwyczaj się gra przyjemnie, ale czasami jest taki jak mecz jak ten i dlaczego mi się ma chcieć dalej grać, jak ja widzę coś takiego, no. No mi ręce opadają. Nie chce mi się, no. Odechciewa się po prostu. Ja nie mówię, że ja muszę wiecznie wygrywać, bo ja nie jestem tak dobry, żeby wiecznie wygrywać. Ale kiedy czuję, że nie gram przeciwko graczowi, tylko przeciwko samemu sobie i grze, i przeciwko grze i graczowi, no to coś jest nie tak, no. A nie tylko graczowi, no. No coś jest do cholery nie tak, no. Bo inaczej tego nie mogę nazwać. Masakra.